Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w szachach jest wszystko możliwe. Dwóch zawodników z wielką dysproporcją rankingową. Zawodnik bez kategorii szachowej gra białymi, a jego przeciwnikiem jest mistrz FIDE. Jak to możliwe, że w ogóle się tacy zawodnicy spotkali przy szachownicy? No jest to możliwe oczywiście w różnych turniejach, różnym tempem. Akurat ta partia gra, grana była tempem szybkim. To nie była klasyczna partia. No, a panowie spotkali się na jednym z uniwersytetów i grali swój taki wewnętrzny turniej, no więc mieli okazję się spotkać. Od razu powiem, że Maciej, czyli grający tutaj zawodnik białym kolorem w tamtym momencie rozgrywania tej partii no nie miał kategorii, ale jego siła gry moi drodzy, to jest około druga kategoria, więc no nie grając w turniejach takich klasycznych, on tę siłę gry nabierał, wiem, że jest no niezłym dziobakiem, takim powiedzmy debiutowym, lubi się zagłębiać nawet w partię Jana Krzysztofa Dudy co się wydaje dosyć trudne jak na ten poziom, aczkolwiek no jakiś efekt tutaj na pewno to dało moi drodzy widzowie przejdźmy już do analizy tej partii myślę, że dla osób początkujących może to być na zasadzie inspiracji małej, że nie mam kategorii, a mierzę się z tak silnym zawodnikiem. Przejdźmy do rzeczy. Białe rozpoczęły ruchem E4, przeciwnik odpowiedział C5, skoczek F3, posunięcie E6. Obrona sycylijska na szachownicy, no i wiecie, zawodnik bez kategorii szachowej, powiedzmy, który tam gra tydzień albo miesiąc, no to nie wiem, czy jest w stanie zagrać tak ładnie debiut, tak jak tutaj. To też zależy pewnie od wieku, no bo sześciolatek czy pięciolatek, tak teoretycznie oczywiście mówię, bo wszystko jest możliwe, jak najbardziej. No to taki zawodnik pewnie nie jest w stanie rozegrać dobrze na początku debiutu, no ale Maciek ma tutaj 20 kilka lat, no więc e, no, nie w, w Niewki dmuchał, troszkę w tych debiutach siedzi, więc no wie jak rozgrywać sycylijską, oczywiście na samym początku, tutaj po wybiciu na D4 skoczek wybił, przeciwnik zagrał A6, jeden z teoretycznych e, ruchów, skoczek na C3, wszystko jest normalnie i hetman C7 to też jest e, normalna sprawa jeśli chodzi o grę czarnymi no i teraz białe zagrały posunięcie goniec na D3, tutaj się chyba widuje taki ruch jak hetman D3 ja specjalistą nie jestem w Sycylu białymi. Absolutnie wolę tu się zagłębiać raczej czarnymi. Wiele możliwości białe mogą tutaj zastosować. Można i ruch A3 dosyć ciekawy zagrać, aby tego gońca ograniczyć. Ten goniec czasami tutaj robi krzywdę. No, ale białe zagrały goniec D3 i po temacie B5 ze strony czarnych. No i Roszada. Sprawa normalna. Zauważcie, że na przykład osoba początkująca, jeżeli dostrzega taki ruch, że pionek może mi zaatakować skoczka, no to bardzo często też takie posunięcie jest zagane. Teraz, ten ruch oczywiście jak najbardziej można w tym momencie zagrać. W Sycylu ten ruch się oczywiście przydaje, no ale Roszada jest jak najbardziej prawidłowym zagraniem, dlatego że szybko chowamy króla jest dobrze. Goniec B7. No i posunięcie H3. No powiem, że ten ruch. No nie podoba mi się za bardzo. Z prostego powodu wydaje mi się, że to jest strata tempa, ruch niepotrzebny zupełnie. Bardziej bym tu się zastanawiał nad posunięciami typu Hetman E2. A dlaczego Hetman E2? No toż, otóż jakbyśmy tutaj próbowali czarnymi grać D5, no to jest to bardzo teraz utrudnione. Na przykład, bo no widzimy Hetman jest nie z królem, więc tutaj wybicie jest jak najbardziej korzystne przy... Przy okazji. Goniec z Hetmanem, w tym w tej konfiguracji tutaj po diagonali sobie może dobrze działać, no więc taki ruch na pewno jest dobry. To samo się dzieje oczywiście powierza, E2, powierza E1, żeby tutaj pilnować pionka, ale mi się wydaje, że jak miałbym już wybierać Wolumu Hetman E2, potem ewentualnie F4 i jedziemy z tematem. Trzeba zawsze oczywiście uważać na tutaj na diagonale pod tytułem Goniec C5, Hetman B6. Takie rzeczy się też dzieją, więc uważać do samego końca. Moi drodzy, H3 jednak nastąpiło. Nie jest to. To oczywiście, jakiś błąd, ale ja bym sobie ten ruch darował, mimo wszystko. Skoczek zagrał na F6 i goniec na E3. No i tutaj widzimy, że to tak białe sobie standardowo wyprowadziły te figury. Co ciekawe, silnik wskazuje już taką przewagę mało czarnych. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego. Przypuszczam, że chodzi o. O to, że teoria tutaj już jest spoko dla czarnych, tu na przykład można by było grać normalnie, typu goniec na e7, posunięcie d6, roszada, wyprowadzić sobie skoczka na d7 i sobie spokojnie, spokojniutko tutaj grać. Jednakże czarne zagrały goniec b4. Ja rozumiem to posunięcie, to jest taki prosty zamysł, aby wybić skoczka i zbić pionka tutaj na e4. No dobrze, ale sprawdźmy, co by się działo, jeżeli Pionek by zagrał na B4. No właśnie, jestem ciekawy, czy białe wzięły to pod uwagę jasne, że jakaś tam teoria pewnie się tu kłębi w zanadrzu, jakaś tam głęboka coś tam, coś tam się może dziać. Ale nie na tym poziomie, znaczy na tym poziomie wszystko też może dziać. To nie tak, że ja tutaj kogoś dyskredytuję czy, czy, czy mówię, że ktoś jest słaby. Nie, absolutnie, tylko moi drodzy, jak gramy coś takiego, no to znaczy jak pozwalamy zagrać ruch B4, to trzeba wiedzieć co grać, inaczej będzie źle. No ale sprawdźmy, co by mogło nastąpić. Mianowicie. Skoczek A4 mógłby tutaj zagrać, no innego lepszego ruchu nie ma. No i sprawdźmy, czy skoczek może zbić na E4 pionka. Mi się wydaje na chłopski zdrowy rozum, że tego piona mogę wziąć. No i tutaj tak naprawdę chyba można go wziąć. Zobaczcie, skoczek B3 trzeba by było raczej grać, żeby tutaj z tym skoczkiem i gońcem coś zadziałać na polu B6. Zwykle tak bywa, że jak oddajemy piona, to szukamy jakiejś inicjatywy. No i tutaj najlepszym ruchem byłoby odejście po prostu skoczkiem. Żeby nie być już tutaj pod ostrzałem, ostrzałem No i teraz skoczek polski język jest trudnym językiem I skoczek B6 Na, na tym polu skoczek kulturalnie atakuje wieżę No ale trzeba uważać, bo wieża A7, jakieś odejścia, jakieś bicia Coś tam, taktyka się pojawia Tylko, że w tej sytuacji czarne miałyby świetną odpowiedź, moi drodzy Ciekawy jestem, czy dostrzegacie, co to może być. Mianowicie, Hetman C6 można by było zagrać. To jest po pierwsze, bo schodzimy z ataku takiego, że jak skoczek A8, to nie atakuje bezpośrednio Hetmana. Ale tutaj chcemy dać mata, to jest ważniejsze. No i teraz tak. Jeżeli zagramy Hetmanem na F3, no to nic prostszego, jak policzyć prostą taktykę. Hetman B6 i na F3. Pionek więcej, zepsuta struktura strategicznie. Pozycja jest wygrana dla czarnych. Zdecydowanie. Lecz e, w tej sytuacji e, zamiast Hetman F3 można by było zagrać oczywiście też F3, tylko tu się pojawia bardzo sprytne posunięcie po raz kolejny. Skoczek D5. No i ten skoczek z F6 świetną placówkę znalazł. Teraz e, chodzi o to, że w tej sytuacji no, ciężko coś tutaj doradzić, e, tak naprawdę, bo jak będzie na przykład goniec E4, to zbijamy na E3. Jeżeli będzie bicie, to po prostu Hetman zbija i stoimy tutaj no, świetnie. Więc no, w tej sytuacji jest ciężko coś tutaj doradzić białym, żeby uzyskać pozycję no, taką lepszą. Oczywiście chyba najlepsze byłoby po prostu bicie i próba jakiejś aktywnej gry pod tytułem może Hetman E2, wieża AD1. Bez pionka jeszcze można żyć w Sycylu, więc tutaj dużo się mogłoby zadziać. No ale pion więcej by był u czarnych. Goniec zagrał jednak na E3, no i właśnie wróćmy do tego ruchu, goniec B4. Po tym posunięciu ruch A4. No dobra, to jest od razu tutaj napad na tego pionka. Słusznie zresztą nie ma co teraz się tym pionkiem A4 zajmować, bo czarne zbiły w ogóle na C3. Pionek wybił, i teraz już jest zupełnie inna sytuacja, jakby czarne wybiły tutaj pionka na E4. To jest zupełnie inna już gra. Tego nawet nie patrzę, bo tutaj jest po prostu bicie na B5 i jest taka mała rozpierducha, bym powiedział. No więc w tej sytuacji czarne wybiły na A4, żeby mieć z głowy ale zbiła wieża, no i w tym momencie wieża aktywnie poszła do gry tak, ja przypominam, że białe są, bia, zawodnik grający białymi nie ma kategorii szachowej, ale już jak wspomniałem, ten siła gry jest troszeczkę wyższa, no i w tej sytuacji czarne zbiły gońcem na E4, no nie jest to dobry ruch, moi drodzy Pionkożerstwo, widzę tutaj e, zawodnika grającego czarnymi, no, jest na, w tym momencie na pierwszym miejscu, e, może małe lekceważenie zawodnika, ciężko stwierdzić, ale no partia potoczyła się tu bardzo pięknie, e, mianowicie ten błąd y, bardzo dużo kosztuje, białe wybiły na e4, skoczek wybił. No i klasyczne zagranie, tak jak nas uczy Michał Tal. Ogólnie w takich sytuacjach Hetman G4 to jest bardzo dobry ruch. To jest proste zagranie, bo tutaj atakujemy dwie rzeczy: skoczka-pionka. No i teraz e, za bardzo nie wiadomo, co zagrać. Jak skoczek F6 to Hetman G7 i dwie figury są e, podbiciem. No więc tutaj czarne zdecydowały się zagrać F5 z atakiem z obroną. No Hetman wybił e, tutaj na G7 i że F8. Król jest w centrum, sytuacja tutaj dzieje się, no, jest bardzo niebezpiecznie dla czarnych. Jak grać dalej? Powiem szczerze, białe grają te pozycje rewelacyjnie w tym momencie. Mianowicie skoczek E6. Prosta taktyka, moi drodzy, prosta taktyka, taka już w zasadzie wieża na F8 musiała zagrać. No i co? Nie można wybić, no bo Hetman, wiadomo, Hetman zagrał na D6, no i skoczek zbił na F8, ale... W tej sytuacji białe mogły tutaj wygrać partie z miejsca. Jak to zrobić? Taktyka prosta. Zatrzymujemy materiał, szukamy opcji. Mianowicie, wieża przecież mogła zbić skoczka. To jest naprawdę dosyć proste zagranie. No, z tego względu, że tutaj, jeżeli pionek zbije na E4, to jest goniec C5. No i. Tutaj kończymy partię, Hetman musiałby zbić gońca, a jakby było wybicie, to piękny mat na szachownicy. W tej sytuacji oczywiście jakby tutaj pionek wybił skoczka, no to, moi drodzy, nic prostszego. Znaczy, no chyba proste. Też goniec C5. Zauważcie, że jak Hetman zbija tutaj, to wieża zbija na E6, król odchodzi, wchodzi kolejna wieża. Nie trzeba chyba tego tłumaczyć. W tej sytuacji, w partii, skoczek jednak zbił na F8, co też jest zyskaniem materiału. Hetman zbił. No i tak naprawdę tutaj białe bawią się za darmo w tej sytuacji, ale ja wyobrażam sobie, że zawodnik grający białymi miał nieco stresu, jakieś tam nerwy. Wiadomo, gram z FM-em, duża szansa, chcę wygrać i tak dalej. Można by było męczyć przeciwnika i grać hetman E5, ale wymiana hetmanów jest jak najbardziej też słuszną drogą redukcja figur. Wieża A5, skoczek C6. I wieża wzięła pionka. Naprawdę białe tu grają solidnie, celując w takie wrażliwe punkty przeciwnika. Król G7 i wieża D1, słusznie, słusznie. Nie trzeba tutaj bronić jakiegoś pionka C czy coś w tym stylu. Jest atak na kolejnego pionka, więc jedziemy. Król G6, bardzo ładne posunięcie też. No, takie jedno chyba z lepszych w tym momencie, no bo. Chcemy atakować wieżę stępem i nie chcemy tutaj dostać szacha stępem g4. Zagrały białe. Słusznie? Wieża d8. No i pasywna obrona nie może kończyć się dobrze. I w tej sytuacji nastąpiło h4. Moi drodzy. Można by było zagrać jeszcze lepiej, dosyć prosto, mianowicie F3. F3 byłoby pięknym ruchem. Zauważcie, że skoczek ma bardzo mało pól, żeby gdzieś tam y, uciekać. Jeżeli skoczek F6, no to będziemy tutaj wieżą grać na D6, wiążemy i w, w zasadzie to jest koniec partii. No, skoczek mógłby zbić na C3, pionka, ale w tym wypadku właśnie wieża mogłaby wejść na D6, król G7, koniec H6, atakować dalej tego króla w dosyć prosty sposób. Król na przykład H8. No i tutaj jest bardzo, no, słaba, słaba linia ósma, więc trzeba by było jakoś to wykorzystać i można by było wieżą D7 zbić. No jak wieża zbija, no to prosty mat. W każdym razie, no po wieża D7, potem na przykład gramy wieża F7 i tutaj, no nie trzeba tego to chyba też tłumaczyć, prosta sprawa, wygrywamy. No ale... Białe zagrały h4 i ja tutaj powiem tak, tu białe nie robią błędów już, to są takie po prostu prawie że równorzędne ruchy, e, dosyć proste w obyciu w tej sytuacji. d6, e, posunięcie c4, e, skoczek zagrał na f6, tutaj ruch h5, król g7. No i teraz ruch c5, można byłoby dosyć prosto zagrać, mianowicie goniec g5, bazować na związaniach, wszystko do końca tutaj wybić, a na końcu jest wieża d6 i sprzątamy kolejne pionki na skrzydle. No ale białe zagrały, jak zagrały, czyli c5, to nie jest oczywiście złe posunięcie, w tym, w tym momencie skoczek wziął na g4. Co ciekawe, białe zbiły na D6, ale zauważmy, że przecież po skoczek bije G4, jest wieża G5 z, prostą, z prostym wzięciem figury. I przypuszczam, że tutaj już decydował trochę czas, jakieś tam nerwy, albo jakiś tam plan zamierzony. Więc widzimy, zawodnik bez kategorii szachowej nie wziął figurki, więc wszystkiego na szachownicy jednak nie widział. Ale gra partię tutaj bardzo dobrze. W partii skoczek zbił na G4, wieża zbiła na D6, wieża wybiła na D6, pionek wybił. Skoczek zagrał z G na E5. No trzeba niby tutaj bronić, ale następuje piękne zagranie na sam koniec tej partii, mianowicie wieża E5. Skoczek wybił i goniec D4. W tej sytuacji czarne się poddały. No tak, zawodnik bez kategorii ogrywa FM-a. Moi drodzy, proste związanie dlatego, że jak król zagra na F6, no to gramy D7 w tym momencie i dochodzimy za chwilę pionkiem. Więc pozycja jest już bardzo łatwa w wygraniu. Można też wybić i dojść pionkiem w następnym posunięciu. E, moi drodzy, no cóż, tak też w szachach bywa. E, gratuluję Maćkowi, a wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Łapki w górę. Trzymajcie się, hej.